Wisłą Kraków piłkarze Krzo grali ze zbyt dużym respektem dla rywali. Krakowianie dominowali na boisku, ale nie grało im się najlepiej w ataku i nie zanosiło się przy nielicznych strzałach na pokonanie Janusza Jojko. Kilku piłkarzy Wisły było niedysponowanych, to też trener Łazarek dokonał w drugiej połowie aż trzech zmian. Wszedł najpierw Pater za Marka Zająca i teraz dwa przykre dla Ostrowca zdarzenia, które zdominowały to dość marne widowisko. Najpierw w 62 minucie meczu strzelał Kałużny, a po strzale doszło do groźnego zderzenia Patera z bramkarzem gospodarzy Januszem Jojko. Kontuzja głowy pana Janusza, nosze, karetka, za ulubieńca publiczności wchodzi do bramki Tomasz Kwedyczenko, a po meczu poprosiliśmy o informację z pierwszej ręki. Panie doktorze, brzydko to wyglądało z waszym bramkarzem. Tak, doznał krótkotrwałego wstrząśnienia mózgu, zaburzeń czucia połowy twarzy oraz zaburzeń połykania. W tej chwili wiemy, że rentgen głowy jest zrobiony, jest coraz lepiej. Prawdopodobnie skończy się tylko taką przejściową, że tak powiem, kontuzją, która bardzo źle początkowo wyglądała. W 80 minucie meczu drużynę Krzo spotkała ta druga, innego rodzaju przykrość. To właśnie ta sytuacja. Matyja podciąga z piłką, za chwilę poda do Surmy. Ten zacentruje, strzelał będzie Pater, a poprawi trafienie w okienko 18-letni piłkarz z Nigerii, debiutujący w pierwszej lidze, Ibrahim Sandej. Chwilę wcześniej wszedł on na boisko Zabukalskiego. Nie był przewidywany w składzie godzinę przed meczem. Wobec niedyspozycji kilku swych piłkarzy trener Łazarek ściągnął go z Krakowa. W tym sezonie ósma już porażka Krzo 0-1. Zasłużone zwycięstwo Wisły. Widowisko w sumie mizerne.